Rozdział 16 Powiedzieć, że mgła była gęsta jak mleko, to znacznie za mało. Ona była gęsta jak zsiadłe mleko i gdyby ktoś się uparł, mógłby ją kroić nożem. Takiej nigdy nie spotkałem w środku lata, nawet podczas żeglowania po wielkich jeziorach mazurskich. Gdy w niedzielny poranek wyszedłem na podwórze, żeby rozprostować kości, z trudem widziałem czubek własnego nosa. Ze względu na białą kurtynę nie zasiedliśmy do śniadania, jak zwykle, przy stole pod klonem, lecz zostaliśmy w domu. Rozmawialiśmy o mojej wczorajszej wyprawie do Lipska i kolejny raz wałkowaliśmy ten sam temat. Twój plan jest zapewne niezły, ale ryzykowny, powtarzał gubernator. Nie wiesz, kim jest Jasnowic i na co go stać. Dlaczego chcesz nadstawiać własną głowę? To może być niebezpieczne, może lepiej powiadomić policję? Wzruszyłem ramionami. Policja mnie wyśmieje. Jakiś skarb sprzed prawie 70 lat, jakiś maniak od anonimowych telefonów i maili. Nawet nie będą chcieli słuchać do końca, spławią mnie na dzień dobry. To może przynajmniej weźmiesz ze sobą moją strzelbę, zaproponował gubernator. Tak na wszelki wypadek. Nigdy w życiu. Nie na żarty przeraził mnie ten pomysł. Nie mam pozwolenia na broń, a za takiego obrzyna pewnie i parę lat można posiedzieć za kratkami. Ostrzegawczo zagdakało stojące na blacie kredensu radiomarki Goplana. Zadziałał system alarmowy gubernatora i sygnalizował, że ktoś pojawił się przy bramie posesji. Chwilę później w nieprzejrzystej mgle zamajaczyły trzy niewyraźne sylwetki. Szczęść Boże! Jest tu ktoś! Można wejść. Rozpoznaliśmy głos księdza Anatola. Fałszywego księdza. Jak to już zdążyłem ustalić? Zapraszamy. Gość w dom, Bóg w dom, odpowiedział gubernator. Po chwili, gdy goście znaleźli się na progu, ze zdziwieniem zauważyłem, że duchownemu towarzyszą bliźniacy, w dodatku, co nie bardzo do nich pasowało, odświętnie ubrani i z przylizanymi fryzurami. Do kościoła idziemy na niedzielną mrze. Pani basia oddała mi tych urwisów pod opiekę, bo mogliby zgubić się w tej mgle i nie dotrzeć do Domu Bożego tłumaczył Anatol. Chłopcy krzywili się za jego plecami, a któryś nawet pokazał język. Oba je mieli kwaśne miny i nie ukrywali, że wcale nie uśmiecha się im taka eskapada. Zaszliśmy, bo po drodze, a je chciałem zobaczyć, jak mieszka sławny gubernator, gość ciekawie rozglądał się po pomieszczeniu. Przystał też na zaoferowaną mu kawę. Bliźniacy natychmiast zarzucili mnie pytaniami o skarb. Znalazł go pan. Gdzie on jest? Jeśli skarb istnieje, to dzisiaj go znajdę. Zademonstrowałem pewność siebie, czym do czerwoności rozpaliłem ciekawość chłopców. Zauważyłem, że Anatol też wyraźnie nadstawił uszu. To gdzie ten skarb? Niech pan powie. Nalegali Jacek i Maciek. Niech pan powie. Opowiedziałem o głupim Józiu i o domu pod brzozami na kolonii Lipska. Zapomniałem tylko, że byłem tam wczoraj. Nie zająknąłem się nawet o metalowej kasecie z rupieciami gubernatora, o spotkaniu z Ireneuszem i o znalezionym na strychu zawiniątku. Dom jest opuszczony, ale przecież nie mogę się włamywać. Tłumaczyłem. Dziś o 18.00 umówiłem się z potomkiem właściciela i razem wejdziemy do środka. Zabierze nas pan ze sobą. Z nieukrywaną nadzieją zakrzyknęli bliźniacy. Może bym i zabrał? Skłamałem, bo aż tak wariacki pomysł nigdy nie przyszedłby mi do głowy. Ale naprawdę, nie mogę. Temu człowiekowi, z którym mam się spotkać, obiecałem, że będziemy tylko my dwaj. Po powrocie, obiecuję, wszystko wam opowiem. Bliźniacy próbowali protestować, ale książę Natol dał znak do wymarszu. Bo zbliżała się pora nabożeństwa Powlekli się za nim niechętnie Ty chwali pięto, żartował gubernator Gdybym nie znał twoich zamiarów Załamałbym się nad twoim gadulstwem Mgła wreszcie opadła Słoneczna poświata zalała podwórze Warkot samochodowego silnika Zaanonsował kolejnego gościa Przy bramie zatrzymał się czerwony fort Wysiadła z niego Rita Serdecznie przywitała się z gubernatorem, który wyszedł jej na spotkanie. Robię kolejne podejście do Bobrów. Może dzisiaj wreszcie się uda. Trajkotała. Po drodze chciałam zobaczyć pańską siedzibę. Na mnie Rita spojrzała chłodno. Zapomniałeś wczoraj o mnie. Nie ukrywała pretensji. Przecież byliśmy umówieni na wieczorny spacer. Wróciłaś pewnie późno. Nie chciałem cię niepokoić. Tłumaczyłem się trochę mętnie, ale wreszcie się rozchmurzyła. Teraz ona dopytywała się o skarb. Jota wiotę powtórzyłem historyjkę, którą niedawno usłyszeli bliźniacy i ksiądz Anatol Pamiętaj, że dziś wieczorem spotykamy się nad mokrym. Musisz wszystko opowiedzieć, Rita posłała mi causa i lekkim krokiem pobiegła do samochodu. Zaledwie kilkanaście minut później okazało się, że worek z gośćmi rozwiązał się dzisiaj na dobre. Siedziałem przy oknie i pierwszy zauważyłem wchodzącą na podwórze kobietę. Miała siwy kok na głowie, była przygarbiona i podpierała się sękatym kosturem, ale maszerowała całkiem dziarsko. – Miszkielowa? – zdziwił się gubernator. – A co ją tutaj sprowadza? Zawsze omija mnie z daleka, bo mówi, że jestem bezbożnik i innym daje zły przykład. Musieliśmy chwilę poczekać, żeby poznać odpowiedź na to pytanie. Staruszka kijem zastukała w drzwi, nacisnęła klamkę i weszła do sieni. Niech będzie pochwalony. Rzuciła od drzwi. Jest tu ktoś. Jesteśmy. Na wieki wieków. Amen. Z odpowiedzią pośpieszył gubernator. Proszę wchodzić, pani Miszkielowa. Czy aby nie będę przeszkadzać? Upewniała się kobieta. Ciekawie rozglądając się po kuchni. Przez dobrych kilka sekund zatrzymała wzrok na mnie, więc Jurewicz dokonał prezentacji. To pan Daniec z Warszawy. Przyjechał na urlop, a to pani Miszkielowa, moja szanowna sąsiadka. Staruszka, która musiała mieć już sporo ponad osiemdziesiąt lat, odstawiła swój kostur pod ścianę i rozsiadła się na podsuniętym przez gubernatora stołku. Nogi już nie te, co kiedyś, poskarżyła się. Muszę z minutkę odsapnąć. Gubernator zachowywał się jak przystało na wzorowego gospodarza. Zrobić kawę czy herbatę? A może woli pani coś zimnego? Miszkielowa w zamyśleniu potarła czoło, przygładziła swój starannie upięty kok. Niech się tylko Jurewicz nie śmieje, zastrzegła. Od tej rannej mgły to mnie strzyka we wszystkich kościach. Może ma pan trochę tej swojej nalewki? Tylko parę kropelek, tak dla zdrowotności? Pewnie, że mam. Nawet parę butelek. Gubernator już otwierał lodówkę. Dwie szklaneczki napełnił do jednej trzeciej pojemności, wrzucił po kostce lodu, dolał trochę wody mineralnej. Pamiętając, że planuje wyjazd, nie proponował mi alkoholu, co zdziwiło kobietę. Taka smaczna nalewka, a młody nie będzie pić. Przecież to lekarstwo. Lepsze niż te, co przepisują doktory. On sportowiec. Nie może pić ani palić, bo straci formę, z powagą odpowiedział Jurewicz, a staruszka ze zrozumieniem pokiwała głową. Rozmowa zeszła na kapryśną w ostatnich dniach pogodę, następnie było o grzybach, których coraz więcej wysypuje się w pobliskich latach. Miszkielowa ciągle nie wyjawiała prawdziwego celu swojej wizyty. Zrobiła to dopiero po kilku solidnych łykach nalewki. Tak po prawdzie. To ja nie do Jurewicza przyszłam, tylko do młodego, spojrzała na mnie. Mógłby powtórzyć nazwisko, bo wyleciało mi z głowy. Aha, Daniec. To ja do niego, bo słyszałam, że on sławny detektyw. Prawie taki, jak ojciec Mateusz. A mnie potrzebna pomoc detektywa. Zdziwiony przerwałem głaskanie kocura, który rozciągnął się na moich kolanach. Nie jestem żadnym detektywem, zaprotestowałem. Jestem historykiem sztuki. Gubernator zwietrzył okazję do dobrej, przynajmniej jego zdaniem, zabawy. Z trudem powstrzymując śmiech, powiedział: Nie bądź, Pawle, taki skromny. Moim zdaniem jesteś lepszym detektywem niż ojciec Mateusz. Tylko zwrócił się do Miszkielowej. Skąd pani o tym wiedziała? Przecież to tajemnica państwowa. Staruszce pojaśniała twarz. Ja wszystko wiem, przełknęła ostatni łyk ze szklanki. A o detektywie słyszałam od siostrzeńców Baśki. Poza wczoraj wszystko mi opowiedzieli w sklepie i mówili, że ten daniec, na pewno, pomoże. Pomyślałem, że zaraz szlak mnie trafi ze złości, chociaż jeszcze nie wiedziałem, na czym polega kolejny genialny pomysł u bliźniaków. Kobieta wreszcie przeszła do rzeczy. Będzie już dwa miesiące, jak traktor nam kradli. Stary był, ale jeszcze na chodzie pojeździłby pewnie i z dziesięć lat. Zgłosiłam na policję w Sejnach, ale telenie nic nie robią. Przysłali tylko powiastkę, że śledztwo umorzone, bo złodzieja nie udało się złapać. Dlatego potrzebny jest detektyw. Gubernator złapał wiatr w żagle. A kto mógł kraść? Kogo Miszkielowa podejrzewa? Najgorzej z oczu patrzy temu wojewnikowi. Co w telewizorze występuje, zastanowiła się. Tylko, czy jemu ciągnik potrzebny? Do tej jego taksówki bez dachu części z Ursusa pewnie nie pasują. Chyba, że zrobił to po złości, bo kiedyś przeciw jego pałacowi się podpisałam. Mogło tak być, bo to wredny człowiek. Milczałem, a Jurewicz cały czas ze zrozumieniem kiwał głową. Przypomniał też, że na frasunek najlepszy jest trunek i wlał po niewielkiej porcji łyski do obu szklaneczek. Na drugą nogę też trzeba wypić, przekonywał, a Miszkielowa wzbraniała się tylko dla zasady. Po kolejnym łyku uznała, że trzeba przejść do konkretów. To poszuka traktora, pytanie było adresowane do mnie. Jak trzeba, to z komórki wyciągnę rower i pożyczę, żeby mógł jeździć jak ojciec Mateusz. Zastanawiałem się, co odpowiedzieć na szczęście gubernator, który uznał chyba, że sprawy zaszły za daleko, spróbował mnie wyręczyć. Paweł wprawdzie jest detektywem. Tłumaczył, ale on nie łapie zwykłych złodziejaszków. To nie jego specjalność. On szuka zaginionych zabytków. Staruszka, zamiast się zmartwić, z radością poderwała się ze stołka. I taki ktoś tu potrzebny. Przecież mój traktor jest zabytkowy. Jeszcze za komunę kupiliśmy na asygnatę. W milczeniu popatrzyłem na gubernatora. Dałem mu do zrozumienia, że to on naważył piwa i teraz on musi je wypić. Z satysfakcją przyglądałem się, jak próbuje wycofać się z niezręcznej sytuacji. Trzeba przyznać, że znalazł rozwiązanie. Niestety, Paweł nie będzie mógł zająć się traktorem, bo nie ma czasu, przekonywał. Wykonuje ważne rządowe zadanie. Tylko cicho, sza, bo to tajemnica. Staruszka posmutniała. Bez smaku dopiła resztę trunku. Co ja teraz zrobię? Zastanawiała się głośno. Pewnie trzeba poskarżyć się na tych policjantów, żeby wzięli się do roboty. Tylko do kogo się skarżyć? Kto mnie posłucha? Chyba się nie myliłem, że w oczach gubernatora znów pojawiły się diabelskie ogniki. Za chwilę niemal jęknąłem. Najlepiej do samego prezydenta. Przecież wiem i że on w budzie ruskiej, niedaleko stąd ma chałupę i często przyjeżdża na weekendy. Trzeba tylko jakoś do niego dotrzeć. Nie powinien odmówić pomocy. Kobiecie, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, wrócił dobry humor. Jurewicz to ma głowę nie od parady, rzekła z podziwem. Trzeba prosto do prezydenta. Jego w budzie ruskiej wszyscy chwalą, że taki grzeczny i użyteczny człowiek. Wiem, bo tam mieszka moja kuzynka. Tylko niektórzy narzekają, że policjanci, co pilnują prezydenckie chałupy, z nudów zasadzają się na pijanych traktorzystów i rowerzystów. Już nawet mleka do zlewni nie ma kto wozić, bo wszystkim pozabierali prawa jazdy. Tak, trzeba do Komorowskiego. Ja na niego głosowałam, to powinien pomóc. Gubernator udawał, że się nad czymś głęboko zastanawia. Miszkielowa zbierała się do wyjścia, gdy rzucił kolejny pomysł. Można też do Palikota. Ma domy w Dzierwanach koło Wirzajn. Na dźwięk tego nazwiska kobieta przeżegnała się za naszyście. Niech Bóg broni. Przecież on z kościołem wojuje i krzyże chce zdejmować. Muszę do prezydenta. Po wyjściu Miszkielowej zapytałem Jurewicza, o co naprawdę chodzi z tym traktorem. Oprócz niej wszyscy wiedzą. Jej syn to niezłe ziółko. Kumpel się jaka i pan pucha. Przynajmniej był do niedawna, bo podobno ostatnio się pokłócili. Jeździli po pijanemu tym Ursusem i rozbili gdzieś w lesie. Nie było czego zbierać, więc sprzedali na złomie, a pieniądze wydali na patyki. Pluskwy wróciły na swoje miejsce w wehikule. Więc ten, kto je wcześniej zamontował, mógł mnie w każdej chwili zlokalizować i w każdej chwili mogłem oczekiwać z nim spotkania. Czy i kiedy ono nastąpi? Kto okaże się tajemniczym jasnowidzem, te i inne myśli krążyły mi po głowie w drodze do Lipska. Gubernator jeszcze kilka razy odradzał wyprawę. Później wpadł na pomysł, że wybierze się ze mną, rzecz jasna, uzbrojony w swojego obrzyna. Kategorycznie odmówiłem. Nikt mnie przecież nie zamorduje za to, że szukam skarbu, teraz fadowałem. Poprosiłem jednak na wszelki wypadek, aby powiadomił policję, jeśli przed dwudziestą nie wrócę ani nie skontaktuję się z nim telefonicznie. Teraz zbliżała się osiemnasta, a ja trzeci raz w ciągu trzech ostatnich dni dojeżdżałem do domu pod brzozami. Wysiadłem z wehikułu, rozprostowałem kości, rozejrzałem się dookoła. Od pobliskich łąk powoli, ale nieuchronnie znów nadciągały język siwej mgły, więc wieczorem, tak jak rano, pewnie trudno będzie zobaczyć czubek własnego nosa. Miałem jednak nadzieję, że nie zabawię tu tak długo. Podchodząc do drzwi, kątem oka zarejestrowałem, że jedna z okiennic jest trochę przekrzywiona. Czy wczoraj też tak wyglądała? Nie pamiętałem. Pomaistrowałem przy kłódce i wszedłem do środka. Zapaliłem latarkę, zajrzałem do obu pokoi i do kuchni. Pusto, ani śladu czyjejkolwiek obecności. Szczeble drabiny znów skrzypiały ostrzegawczo, gdy wdrapywałem się na strych. Tutaj też nic nie zmieniło się od wczoraj. Przedstawienie czas zacząć, powiedziałem w duchu. Widzów jeszcze nie ma, ale wkrótce powinni się pojawić. Przez następne pół godziny bez żadnego ładu i składu przerzucałem z kąta w kąt zgromadzone na strychu rupiecie, przesuwałem stare graty i starałem się robić przy tym jak najwięcej hałasu. W przerwach wyglądałem przez niewielkie okienko w szczytowej ścianie i uważnie nasłuchiwałem. Spektakl trwał, a oczekiwani widzowie nie nadciągali. Zmęczony bezsensowną krzątaniną, wyjąłem z beczki stalową kasetę. Trzymając ją pod pachą, po ciemku, tyłem schodziłem po trzeszczącej drabinie. Byłem na ostatnim szczeblu, gdy przez bawełnianą koszulkę poczułem na plecach chłodny, okrągły kształt. Drgnąłem mimowolnie, ale w głosie starałem się zachować spokój. Szczęść Boże, księży Anatolu powiedziałem, nie odwracając głowy. Ten glock nie będzie potrzebny. Na chwilę zapanowała cisza, a później rozległ się perlisty, tak dobrze mi znany śmiech. Pawełku, nie jestem księdzem ani zakonnicą. Nie miałam powołania. A to nie jest Glock, tylko walter. To bez znaczenia, bo i z jednego i z drugiego potrafię strzelać. Dlatego postaw walizkę i nie próbuj żadnych sztuczek. Rita, wykrztusiłem zaskoczony. Co ty tu robisz? Przecież znów się roześmiała. Byliśmy dzisiaj umówieni na randkę. Postanowiłam trochę przyspieszyć nasze spotkanie. Skrzypnęły drzwi od komórki i wszystko natychmiast. Zrozumiałem. Ta przekrzywiona okiennica. Sprawdziłem pokoje i kuchnię, ale zapomniałem o składówce. To nie ja czekałem na widzów, to oni czekali na mnie. A ja, faktycznie, mam glocka, ten głos też znałem. Jak się odwrócisz? To sam zobaczysz. Rita, odsuń się na bok i zapal latarkę. Niemka wykonała polecenie. Profesor Bonaventura w niczym nie przypominał dziwaka z parasolem, który boi się kota. Ubrany był w jakieś półwojskowe drelichy, na nogach miał, zamiast klapek, solidne buciory, a w prawej dłoni pewnie trzymał siedemnastostrzałowy pistolet. Pewnie nie ma broni, ale przeszukaj go na wszelki wypadek. Wydał ricie kolejne polecenie, a ona je skrupulatnie wykonała. Zabrała mi komórkę, którą profesor włożył do kieszeni swojej bluzy. Kim pan naprawdę jest? Znów nie zdołałem ukryć zaskoczenia. Raczej kim byłem, bo właśnie zmieniam wcielenie. Roześmiał się gardłowo. Znajomi mówią do mnie, Alex, ale możesz mnie nazywać jasnowidzem. Nie będę obrażony. A teraz stój spokojnie i ręce do tyłu. O, właśnie tak. Zrobiłem, jak kazał, bo już zorientowałem się, że mam do czynienia z zawodowcami, którzy nie znają się na żartach. Rita samoprzylepną taśmą, najwyraźniej wcześniej przygotowaną, sprawnie skrępowała mi dłonie. Jasnowic wskazał drzwi do kuchni i stojące tam drewniane krzesło. Siadaj, zachowywał się jak człowiek od zawsze przyzwyczajony do wydawania rozkazów. Popilnuje naszego detektywa, a ty, to było skierowane do Rity, przyprowadzisz ze stodoły samochody. Najpierw mojego Jeepa, a potem swojego Forda. Zresztą, może być odwrotnie. Jak chcesz. Jeszcze jeden element układanki trafił na swoje miejsce. Widzowie czekali w komórce, a ich mechaniczne rumaki zostały na popas w odległej o kilkadziesiąt metrów od chałupy stodole. Siedziałem w milczeniu, od czasu do czasu zerkając w oksydowaną lufę glocka. Najpierw za oknem zawarczał Ford, zaraz potem pojawił się Jeep. Wróciła Rita. Zbieraj zabawki i w drogę, ponaglił ją Jasnowic. Ja jeszcze trochę posiedzę z panem detektywem, żeby mu żadne głupstwa nie przyszły do głowy. Dasz znać, jak będziesz bezpieczna. Aha. Zwrócił się do mnie. Podobno byłeś tu z kimś umówiony. Gdzie ten facet? Nie wiem. Wzruszyłem ramionami. Nie przyjechał. Telefonów też nie odbiera. Rita wyraźnie się wahała. Może spróbujemy otworzyć skrzynię? Nie mamy narzędzi. Nie mamy czasu. Pakuj do bagażnika i znikaj. Ponaglił jasnowic. Niemka podeszła do mnie i pocałowała w oba policzki. Wybacz, Pawełku. Naprawdę cię lubię. Los chciał, że graliśmy w przeciwnych drużynach. Może kiedyś jeszcze się spotkamy? Wątpię. Odparłem najbardziej lodowatym tonem, na jakim nie było stać. Po chwili zawarczał silnik Forda. A kiedy ona będzie bezpieczna? Zapytałem od niechcenia. Nie twoja sprawa, ale odpowiem. Chyba znasz geografię Polski i wiesz, że do granicy stąd daleko? Znałem geografię. Wiedziałem jednak, że w pobliżu nie ma przejścia granicznego z Białorusią, a do obwodu Kaliningradzkiego można wjechać dopiero przez Gołdap, odległą stąd o przeszło 100 kilometrów. Kto mówi o Białorusi, kto mówi o Rosji, bawił się moim kosztem fałszywy profesor. Litwa też jest to rzut kamieniem i niepotrzebne żadne przejścia. Wystarczy polna droga. Przypomniałem mu, że Litwa należy do Unii Europejskiej. Więc tam nie można liczyć na bezkarność za przestępstwa popełnione w Polsce. Aleks wydawał się jeszcze bardziej rozbawiony niż do tej pory. Jakież to przestępstwo, Twoim zdaniem, popełniła Rita? No, odpowiedz, detektywie. A przy okazji nie zapominaj, że w Unii też są sojusznicy bliżsi i dalsi. Jaki kraj reprezentuje Twoja urocza znajoma? Nie chciało mi się teraz rozwiązywać łamigłówki przygotowanej przez jasnowidza. Zostawiłem ją na później. Postanowiłem natomiast dowiedzieć się, dlaczego mnie wciągnął do swojej rozgrywki. To ty, zrezygnowałem z dotychczasowej uprzejmości, podrzuciłeś mi te pluskwy do samochodu. Po co aż dwie? Możesz iść i zabrać je na pamiątkę. Wyglądał na zaskoczonego i raczej nie kłamał. Jakie dwie? Miałeś jedną w Warszawie, zanim oddałeś swego gruchota do mechanika. Musiałeś ją odkryć. Przyjechałeś na mokotów, żeby ze mną się spotkać, obserwowałem ciebie na parkingu, a ekranik pokazywał, że samochód nie ruszył się z miejsca i ciągle stoi w warsztacie kołorac ławickiej. Wtedy podrzuciłem kopertę i nową pluskwę. O żadnej innej nie wiem, a w kawiarni obserwowała mnie Rita. Potem widziałem ją jeszcze w Augustowie. Trochę za późno uświadomiłem sobie, dlaczego podczas spotkania na kozim rynku zielonooka niemka wydawała się znajoma. Aleks niecierpliwie spojrzał na zegarek. Masz jeszcze jakieś pytania? Tak, i to nawet kilka. Mniejsza z tym, kim naprawdę jesteś. I tak nie odpowiesz. Nie wyglądasz jednak na człowieka, który gania w poszukiwaniu urojonych skarbów. Dlaczego tak uparłeś się przy tej walizce, Subę? Skąd o niej wiedziałeś? Milczał z pół minuty, wreszcie odpowiedział pytaniem na pytanie. Pamiętasz nazwisko Kubicki? Nie od razu skojarzyłem, że tak nazywał się porucznik Kube, którego Ponar zastrzelił pod kolnicą. To był brat mojej matki, wyjaśnił. Przypadkowo trafiłem na parę dokumentów z tamtych czasów i postanowiłem, że wyjaśnię tę historię do końca. Tylko po co ta ciuciu babka ze mną? Do czego ci byłem potrzebny? Tak się złożyło. Nie pora na szczegóły, że musiałem pozostać w cieniu. To i owo słyszałem o twoich wcześniejszych dokonaniach, więc postanowiłem zaangażować sławnego detektywa. W jego głosie znów pojawiły się piarskie nuty. Przecież ty jesteś jak pies gończy. Złapiesz trop i już go nie odpuszczasz. Tym razem mogłem nie złapać. Wiedziałeś Pewnie z podsłuchów, że wybieram się na spływka jako wyczarną hańczą. Jasnowic popatrzył na mnie z nieukrywanym politowaniem. Oczywiście, że wiedziałem. Dlatego z twoim kumplem, jak one się nazywa, aha, Michalik, odbyłem w Gdańsku profilaktyczną rozmowę. Albo rezygnuje ze spływu, albo pewne papierki na temat jego biznesów trafiają do odpowiednich urzędów. Nie miał wyjścia. Musiał się zgodzić. Cicho zabrzęczała komórka jasnowidza. Lewą ręką, bo w prawej nadal trzymał wycelowanego we mnie glocka, sięgnął po telefon i zerknął na wyświetlacz. Lita bezpieczna, więc czas i na mnie. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale tu jest całkiem przyjemna piwnica. Spędzisz tam nockę, a rano powiadomie kogoś, żeby ciebie wyciągnął z tej nory. Nie dokończył, bo z zewnątrz do naszych uszu dotarł warkot silnika. Pewnie wreszcie przyjechał ten Twój Znajomek. Będziesz miał towarzystwo w piwnicy. Jasnowic trochę szerzej uchylił piwnicę, Więc ze swego krzesła mogłem zobaczyć fragment podwórza. Spiskiem opon przed domem zahamowało granatowe auto. Chyba Toyota, chociaż nie byłem pewny, bo coraz gęstsza mgła w znacznym stopniu przesłaniała widok. Cholera jasna zaklął Jasnowic. Gdy z samochodu wyskoczyły dwie sylwetki w czarnych mundurach, rzuć broń, Alex, i wychodź. Gra skończona. Głos docierający z podwórza niewątpliwie należał do człowieka, którego poznałem jako dobrotliwego i trochę zabawnego księdza Anatola. Jasnowic, musiałem mu to przyznać, był prawdziwym profesjonalistą. Potrzebował zaledwie kilkunastu sekund, żeby pozbierać myśli i odnaleźć się w nowej sytuacji. Wstawaj, wargnął do mnie, a gdy wykonałem polecenie, wbił mi w plecy lufę pistoletu. Teraz powoli, dobrze, trochę otwórz drzwi, komenderował i zasłaniał się mną jak żywą tarczą. Staliśmy już na progu domu. Rzuć broń, powtórzyła Anatol. To wyrzucicie, pewności siebie nie tracił jasnowic. Nie chcecie chyba, żebym podziurawił tego sławnego detektywa, mocniej szturknął mnie lufą. Czułem narastające napięcie, w każdej chwili z jednej lub drugiej strony mógł paść strzał, a ja byłem tylko bezwolnym pionkiem w tej rozgrywce. Prędzej, fałszywy klecho, ponaglił Alex. Liczę do dziesięciu. Za plecami macie studnie. Pistolety do środka. Komórki też. Raz, dwa, trzy. Anatol nie wytrzymał tej wojny nerwów. Potakująco kiwnął głową w stronę swego towarzysza, a raczej towarzyszki, bo jak się już zorientowałem, była to kobieta. Dwa pistolety i dwa telefony wylądowały w studni, a ja odniosłem wrażenie, że słyszę, chociaż to niemożliwe z tej odległości, plusk wody. Grzeczne pieski, pochwalił Jasnowic i poczęstował mnie kuksańcem w plecy, tak silnym, że twarzą zanurkowałem w trawę podwórka. Wstawałem, gdy dwa wystrzały zmąciły przedwieczorną ciszę. Przerażony podniosłem głowę. Z podziurawionych kulami przednich kół Toyoty z sykiem uchodziło powietrze. Teraz Alex skierował lufę glocka w stronę mojego wehikułu. Zaraz ją opuścił. Na takiego brata szkoda amunicji, powiedział, podchodząc do swojego jeepa. Wcześniej wyciągnął z kieszeni bluzy mój telefon i też wrzucił do studni. Dysko odjechał. Skar podjechał, więc żegnajcie. Już się nie zobaczymy, wystartował w iście rajdowym stylu. Krzyknąłem do Anatola, żeby uwolnił mi ręce. Trzeba przyznać, że reagował błyskawicznie. Z kieszeni wyciągnął scyzoryk i przeciął krępujące mnie więzy. Dopiero teraz w towarzyszącej mu kobiecie rozpoznałem policjantkę, która przesłuchiwała mnie w suwałkach po bijatyce kiboli. Pani komisarz Kiwona Bombik. Przypomniałem jej imię i nazwisko. Porucznik Iwona Bombik. Odruchowo poprawił Anatol. Pracuje w naszej agencji i nie zajmuje się szalikowcami. Nieważne, już zapalałem silnik w wehikule. Wskakujcie. Zrobili to bez przekonania. Pani porucznik zdążyła jeszcze skomentować, że taki gruchot nie dogoni Wranglera, gdy pełną mocą ryknęło dwanaście cylindrów ukrytych pod maską mego wozu. W prześwicie między mugielnymi jezorami zauważyłem, że jeep właśnie wjeżdża na asfaltówkę i skręca w lewo. Docisnąłem pedał gazu, wehikuł wykonał kilkadziesiąt karkołomnych skoków na wybojach i też wpadliśmy na asfalt. Znowu w lewo, siedzący obok mnie Anatol wziął na siebie rolę obserwatora i pilota. To szosa do Augustowa. Dokąd one zamierza jechać? Nie odpowiedziałem, koncentrując się na prowadzeniu samochodu. Powtórzyłem manewr Jasnowidza i znalazłem się nie więcej niż 100 metrów za nim. On musiał zwolnić, bo właśnie wjeżdżał na rondo. Teraz w prawo, trochę za późno krzyknął Anatol, więc manewr wykonałem z przeraźliwym piskiem opon. Jasnowic przyspieszył, najwyraźniej zorientował się już, że ma ogon. Z wyścigową prędkością przemknęliśmy przez skieblewo i róbcowo. Po bokach migały drzewa i chałupy. Modliłem się tylko, żeby pod koła nie zaplątał się jakiś rowerzysta czy pieszy. Wjechaliśmy do puszczy. Tu szosa była kręta i wąska, jak nitka, co wykluczało próbę wyprzedzenia jeepa. W dodatku Anatol przypomniał, że uciekinier ma broń, więc nie należy do niego zbytnio się zbliżać. Nadal nie mogliśmy rozszyfrować zamiarów Alexa. W gruszkach wybrał kierunek na zachód, jednak cztery kilometry dalej, w Mikaszówce. Skręcił w prawo i za rygolą wjechał w piaszczystą, leśną drogę, gdzie jego terenówka zyskała trochę przewagi nad moim wehikułem. Dokąd on jedzie? Co on kombinuje, ciągle zastanawiał się Anatol. W myślach starałem się zorientować w topografii terenu. Droga prowadzi chyba do Gip. On coś mówił o Litwie. Nie dokończyłem zdania, bo nagle czerwonym płomieniem rozbłysły światła stopu we Wranglerze. Jeep gwałtownie odbił w lewo, zahaczył o trawiaste pobocze i szerokim łukiem poszybował między drzewa. Wydawało mi się, że słyszę zgrzyt miażdżonych blach. Wcisnąłem do oporu hamulec. Wehikuł stanął dęba, zatańczył na piaszczystej drodze i zatrzymał się metra zaciągniętą przez traktor przyczepą, po brzegi wypełnioną dłużycą. Natychmiast zrozumiałem, dlaczego jasnowic zdecydował się na tak rozpaczliwy manewr. Wyskoczyliśmy z samochodu. Potrzaskany Jeep leżał do góry kołami kilkanaście metrów od drogi. Jednym bokiem wbił się w gruby świerk. Alex, zawołał Anatol: Żyjesz? Usłyszeliśmy inki dochodzące z wraku. Pomóżcie, mam chyba połamane nogi. Najostrożniej jak można, wydobyliśmy go z pomiędzy pogiętych blach i ułożyliśmy na leśnej ściółce. Przy okazji w pozostałościach po jeepie znalazłem glocka i komórkę. Anatol zadzwonił po policję i pogotowie. Zakończenie. Ognisko buzowało wesołym płomieniem. Rumieńców nabierał nadziany narożen barani u dziec, skwierczał skapujący tłuszcz. Na stole pod klonem czekała na gości bateria butelek z różnymi trunkami, przygotowane były talerze i sztućce do świeżego chleba domowego wypieku po brzegi wypełniały spory wiklinowy kosz. Kończył się poniedziałek, kolejny dzień mojego urlopu i zarazem pierwszy, kiedy nie musiałem szukać śladów różnych dziwaków, nie przetrząsałem starych szop i strychów, nie wsiadałem za kierownicę wehikułu. Trochę jednak przesadzam, bo nie byłem aż taki bezczynny i nie oddawałem się przez cały dzień lenistwu. Dochodziło południe, gdy uzgodniliśmy z gubernatorem, że nie zaszkodzi mi mały spacer. Leśną drogą pomaszerowałem do kukli. Pod pachą trzymałem szarą kopertę z wypisanym imieniem i nazwiskiem adresata. W duchu wyobrażałem sobie jego minę, gdy zapozna się z zawartością przesyłki. Minąłem położony nad jeziorem, pomorze ośrodek czasowy, o którego oryginalności stanowiły wykonane z trzciny okrągłe domki. Pomimo dość prymitywnego z pozoru budulca, zapewne w środku komfortowo wyposażone według obowiązujących obecnie standardów. Z żalem pomyślałem, że bezpowrotnie minęły czasy, gdy turystom wystarczały woda, las i kawałek pałatki rozpiętej nad głową. Zatrzymałem się przy wytyczonym pomostami, lecz niestrzeżonym kąpielisku. Pluskało się w nim kilkanaście osób, wśród których przeważały dzieci. Zastanawiałem się nawet, czy nie pójść w ich ślady, ale uznałem, że najpierw obowiązki, a dopiero później można sobie pozwolić na przyjemności. Tęsknym natomiast wzrokiem popatrzyłem na sunące pomarszczonej wiatrem tafli żaglówki i kajaki. Pomorze nie należało do zbyt wielkich akwenów, ale kusiło swoim malowniczym położeniem i przynajmniej od pół wieku cieszyło się w Polsce zasłużoną renomą. Kiedyś chętnie przyjeżdżali tu również wędkarze. Co roku organizowano mistrzostwa dziennikarzy, lecz się jak pampuch i ich koledzy po fachu sprawili, że dzisiaj nawet złapanie półkilogramowego leszcza graniczy z cudem. Czuwaj, pozdrowili mnie maszerujący w pełnym rynsztunku harcerze. Czuwaj. Dokąd to nogi niosą? Skąd jesteście? Przyjrzałem się plakietkom na mundurach. Wynikało z nich, że należą do Stowarzyszenia Harcerskiego. Nigdy nie słyszałem o takiej organizacji. Wyjaśnili, że reprezentują warszawskich chłopiec, który, głównie ze względu na otwartość światopoglądową, nie znalazł sobie miejsca ani w strukturach ZHP, ani ZHR. Nad jeziorem Pomorze mają swoje obozowisko, ale raczej nie siedzą w namiotach, lecz całymi dniami wędrują po okolicy. Poznają ludzi, historie, zabytki, odwiedzają przyrodnicze rezerwaty. Pożegnałem się z młodymi ludźmi i parę minut później stałem przed masywną bramą strzegącą wstępu na teren posiadłości Szymona Wojewnika. Tak, to jemu miałem dostarczyć przesyłkę w szarej kopercie. Wymyślny domofon miał pewnie z dziesięć guzików. Naciskałem je pojedynczo i po kilka jednocześnie, lecz za dwumetrową furtą niezmiennie panowała głucha cisza. Zastanawiałem się, czy gwiazdor gdzieś wyjechał. Czy też ciągle odsypia nocne szaleństwa? Pewnie to drugie, po odpowiedniej dawce alkoholu i solidnej porcji białego proszku, nie jest łatwo podnieść się z łóżka. Znów naciskałem klawisze zamierzałem już zrezygnować, gdy z podwórza usłyszałem chrzęst żwiru pod stopami. Ktoś nadchodził, zgrzytnął zamek i na kilkadziesiąt centymetrów uchyliła się furtka przy głównej bramie. Spodziewałem się ujrzeć wojewnika, lecz to nie on wyszedł na spotkanie. Zobaczyłem chudą i rozczochaną jak nieboskie stworzenie blondynkę w wyjątkowo kusym opalaczu. Założyłbym się o każde pieniądze, że miała nie więcej niż siedemnaście lat, a pewnie z rok mniej. Słyszałem, że tak właśnie wyglądają muzy, które gwiazdo rozmienia częściej niż rękawiczki. Czego chcesz, burknęła dziewczyna. Przecierając zaspane oczy: Za uprzejma to nie jesteś, słowo pani jakoś nie przeszło mi przez usta. Chcę rozmawiać z wojownikiem. pokręciła głową. Nie ma czasu. Pracuję nad nowym programem telewizyjnym. Nie można mu przeszkadzać. A ja myślę: Nie traciłem pewności siebie, że śpi, bo za mocno sobie dał wczoraj w żyłe. Pójdziesz, obudzisz go i oddasz tę kopertę. Tylko powiedz, żeby się pospieszył, bo nie zamierzam czekać dłużej niż dziesięć minut. Panienka się wahała. Wreszcie jednak wzięła przesyłkę. Zatrzasnęła mi furtkę przed nosem i pomaszerowała tak przynajmniej należało się domyśleć do pałacu wojownika. Czekałem najwyżej pięć minut. Pchnięta z impetem furtka omal nie urwała się z zawiasów. Gwiazdor miał oczy równie mętne jak jego muza, a twarz nabrzmiała mu z wściekłości. Wybiegł na drogę, wymachując nad głową kolorowymi odbitkami. Pan Gruchocik, ciebie tylko tu brakowało. Czego chcesz? Co to jest? Wrzeszczał tak, że pewnie było go słychać w promieniu stu metrów. Na szczęście w pobliżu nikt nie przechodził, bo nie uniknęlibyśmy zbiegowiska. Przecież to spora gratka oglądać szalącego bohatera szklanego ekranu. Uspokój się, poradziłem. Doskonale wiesz, co to jest? To są ładne fotki twojej zguby. I wiesz, że w środku nie zawiera ona cukru, pudru, lecz pewien zakazany proszek. Obrzucił mnie wściekłym spojrzeniem, ale zniżył głos o parę tonów. Nie wiem o żadnej zgubie, o żadnym proszku. Wynoś się stąd i to natychmiast. Nie wiesz o zgubie? To skąd na torebce są twoje odciski palców? Za posiadanie narkotyków grozi w Polsce. Przez moment w oczach wojownika pojawił się triumfujący błysk. Jak są moje, to są i twoje, bo to ty znalazłeś torebkę. Wyprowadziłem gwiazdora z błędu. Opowiedziałem mu o manewrze z chusteczką do nosa. Znów się pieklił. Czego chcesz? Próbujesz mnie szantażować? Pewnie ten twój gruchot całkiem się rozsypał i nie masz czym jeździć. Rozejrzał się dookoła. No tak, przyszedłeś przecież pieszo. Dobra, dam ci kilka stów i kupisz używanego malucha. Pojazd w sam raz dla ciebie. Odparłem, że wehikuł się nie rozsypał, a tym bardziej nie potrzebuje pieniędzy od człowieka, którego nawet kłusownicy nazywają bucem. Wyłożyłem karty na stół. Dasz spokój gubernatorowi. Żadnego nasyłania policji, żadnych innych numerów. I nie tylko jemu. Nie będzie już nieznanych sprawców. Którzy wybijają szyby, tną opony albo trują psy? Zgadzasz się? Nie masz wyjścia. Wojewnik bez przekonania oponował, że nie miał nic wspólnego ze wspomnianymi incydentami. Dobrze, zgodził się Ale ty oddaj mi torebkę, skoro mówisz, że to moja własność. Jeszcze raz musiałem wyprowadzić go z błędu Powiedziałem, że biały proszek pozostanie w bezpiecznym miejscu. Nikt i nigdy go nie zobaczy, jeśli wojewnik dotrzyma umowy. Odwróciłem się do niego plecami. Za sobą usłyszałem, głośny jak wystrzał z armaty, trzask zamykanej furtki. Teraz jednak, jak wspomniałem, było późne popołudnie, a na ognisku dopiekał się udziec z barana. Pierwszy przyszedł Anatol. Przywitał się z gubernatorem, a ja pozwoliłem sobie na żart. Szczęść Boże, księże dobrodzieju. A gdzie koloratka? zapytałem. Rozszyfrował mnie pan wcześniej, prawda? stwierdził raczej niż zapytał. Wszystko robiliśmy na wariata w ostatniej chwili. Było za mało czasu, żeby przygotować odpowiednią legendę. Zanim zasiadł do stołu, przedstawił się oficjalnie. Major Anatol Jabiniński z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ale mówcie mi po imieniu. Tak będzie prościej. Ponownie tym razem bardziej ceremonialnie uścisnęliśmy sobie dłonie. Anatol był ciekaw, czy zorientowałem się również w fałszywej tożsamości Rity i rzekomego sejsmologa. Ze wstydem przyznałem, że stało się to dopiero wczoraj, tuż przed wyjazdem do Lipska. Wtedy sprawdziłem, że nie istnieje niemiecki miesięcznik Tajemnicy Przyrody i znalazłem w internecie fotografię prawdziwego profesora Bonawentury Majewskiego. Anatol z przewierzonego przez ramię chlebaka wyjął moją komórkę. Wyciągnęliśmy ze studni. Pewnie nadaje się tylko na śmietnik, ale karta powinna zadziałać jak przełożysz do innego aparatu. Pistolety, uprzedził moje pytanie, też wyjęliśmy. Byłem ciekaw, komu przypadło w udziale to niewdzięczne zadanie. Major miał rozbawioną minę. Ja jestem za stary i za gruby. Niebezpieczna misja została powierzona pani porucznik Iwonie Bombik. Nawet nie myślałem, że ona potrafi tak przeklinać. Co za słowa padały, gdy musiała popas brodzić w mętnej wodzie, ale to ona winna naszego spóźnienia. Rzadko jej się to zdarza, ale tym razem była w miarę punktualna. Co z tego? Zapomniała zatankować Toyotę, a okazało się, że w Lipsku nie ma stacji benzynowej. Musieliśmy na łeb na szyję gnać do Dąbrowy Białostockiej ponad dwadzieścia kilometrów w obie strony. Uśmiechnąłem się w duchu. Już wiedziałem, kim była niepunktualna kochanka Anatola, o której wspominali bliźniacy. Tymczasem gubernator przyniósł mi jakąś używaną Nokię. Przełożyłem kartę. Telefon zadziałał. Alex, wróciłem do wczorajszych wydarzeń, mówił, że w wehikule tylko jedna pluskwa była jego. Ty podrzuciłeś drugą, zgadywałem. Nie zaprzeczył. Zrobił to, gdy podwoziłem go do sztabina. Jak się okazało, śledzili mnie od momentu, kiedy wyruszyłem z parkingu przed wieżowcem na Ursynowie. Na szosie cię wyprzedziliśmy, a ja stanąłem na poboczu i udawałem zmokniętego autostopowicza. Gdybyś się jednak nie zatrzymał, to parę kilometrów dalej czekał policyjny patrol. Przepraszam za tę pluskwę, ale wiedzieliśmy. Że tylko idąc Twoim tropem możemy trafić do Aleksa. A właśnie, co z nim? Zapytałem. Leży w szpitalu. Ma połamane nogi i jakieś obrażenia wewnętrzne, ale lekarze mówią, że wyliżej się bez problemów. Będzie odpowiadał przed sądem? Wątpię. Raczej pójdzie na zasłużoną emeryturę. Szefostwo agencji zrobi wszystko, żeby zatuszować sprawę, bo nie ma czym się chwalić. Rozmowę przerwało pojawienie się pani Basi i bliźniaków. Chłopcy natychmiast zasypali mnie pytaniami, ale gubernator pogroził im palcem i dał znak, że trzeba siadać do stołu. Minęło przeszło pół godziny, zanim odłożyliśmy sztućce. Barania pieczeń zrożna, umiejętnie przyrządzona, miała niepowtarzalny smak. Nawet Drops spałaszował solidną porcję. Tylko bigo sprychnął niechętnie, więc Jurewicz przyniósł mu z lodówki surowe ryby. A teraz, kolejne wystąpienie gubernatora, które łatwo było przewidzieć, po szklaneczce i odkrywamy karty. Młodzież Makoka, kole, my skosztujemy szlachetniejszych trunków. Anatol zaczyna. Major opowiedział o zniknięciu Aleksa i o odkryciu, że skopiował on na zapasowy dysk wiele tajnych dokumentów. Depcząc po moich śladach. Anatol odnalazł uciekiniera w pensjonacie pani Basi. Teraz najważniejsze było odzyskanie pakietu ubezpieczeniowego. To się chyba nie udało. Jasnowic chwalił się wczoraj, że dysk wywiozła Rita, przypomniałem. Wywiozła, ale nie ten. Udało się zrobić podmianę. Teraz mogą posłuchać disco, polo. Zadbałem o jak najszerszy wybór repertuaru. Ciągle nurtowało mnie kilka pytań. Kim naprawdę jest Rita? Jak oni się spiknęli i w co naprawdę grali? Odpowiedź na pierwsze pytanie jest prosta. BND, czyli Federalna Służba Wywiadowcza. Tu nie ma żadnych wątpliwości, zapewnił Anatol. Dalej, dopóki nie przesłuchamy Aleksa, możemy jedynie snuć przypuszczenia. Rzeczywiście szukał tego skarbu i powiedział ci, dlaczego. Liczył, że gdzieś w Niemczech zachował się spis rzeczy zgromadzonych przez Giżyckie Gestapo. Pewnie w internecie kontaktował się z eksploratorami z Zaodry. Takie strony są, także w Polsce, monitorowane przez służby specjalne. W ten sposób pojawiła się Rita. Jakoś się dogadali i postanowili ubić interes. Ona pewnie zawiedząc zwierzchników. On na własną rękę. Ciekawiło mnie, dlaczego jasnowic uważał że Rita będzie bezpieczna po przekroczeniu granicy z Litwą. Przecież kraj ten, podobnie jak Polska, należy do Unii i do NATO. Bywają sojusznicy i trochę bliżsi sojusznicy, wymijająco odparł Major. Bliźniaków mało interesował dysk z tajnymi informacjami, byli zrozpaczeni, że Rita zabrała skarpubę. Zabrała kamienie, piasek i trochę szpargałów. Gubernator przejął inicjatywę i opowiedział o mistyfikacji ze znalezioną w szopie skrzynią. W takim razie, gdzie jest skarb, znalazł go panczynie, dopytywali się chłopcy. Poszedłem do wehikułu. Przyniosłem parcianą torbę, wysypałem jej zawartość na stół. Noże Józia, wyjaśniłem. Sam je robił. Z jego zapisków. Bo jest tu i zeszyt. Wyczytałem. Że w tym celu popiłował wykopaną na kozim rynku skrzynię Wszyscy z niesmakiem patrzyli na rdzewiejące żelastwo Tymczasem ja pogrzebałem w tym złomie i trzy przedmioty odłożyłem na bok Demonstrowałem je po kolei Włoski estileto, prawdopodobnie początek XVII wieku Mówiłem tonem przewodnika wycieczek po muzeum A to puginał Prosta głownia, rękojeść z jelcem Trzydziestocentymetrowe ostrze i też początek XVI wieku. Wreszcie to, uniosłem do góry srebrny krucyfiks. Ręczna robota, przypuszczalnie XVI wiek tyle zostało ze skarbu UB. A co zresztą? Co się z nią stało? Przekrzykiwali się bliźniacy. Również na te pytania odpowiedź można było znaleźć w częściowo zbutwiałym i spleśniałym kajecie. Złote monety, klejnoty. Inne precioza, także płótna z obrazami, Józio uznał za dzieło szatana i utopił w bagnie. Sztylet, puginał i krucyfik zachował, bo myślał, że posłużą mu w świętej wojnie z syczami. W kieszeni zawibrował mi telefon, sygnalizując nadejście smsa. Odszedłem na skraj podwórza i otworzyłem wiadomość. Jeden kamek od ciebie zachowałam na pamiątkę. Całuję. Rita. Stałem zamyślony w zapadającym zmierzchu. Cisza wokół była taka, że dzwoniło w uszach. W pewnej chwili odniosłem wrażenie, że od strony pobliskiego lasu słyszę chichot głupiego józia. A może to tylko echo grało?